jestem cukierkowa egzotyka w dzieci. Na moim kanale w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Thunder Island i idziemy zaraz na naszą działkę. Więc tak, lecimy na działkę. Czekajcie. Okej, okay, lecimy na działkę. Coś trochę się pozmieniało na działce, żeby nie było. Trochę tutaj zmian nadeszło. Jest domek, mnóstwo skrzyni w domu. Tutaj tak wygląda. Bo z zewnątrz, bo go nie widzieliście. Zdecydowałam, że w sumie taki tam jest trochę podobny do tego, ale różnią się. Zaintrygował mnie właśnie sposób tej budowli, ale nie są takie same, nawet mogę wam pokazać. One są inne, to prawda, co prawda to trochę ta strona się jest podobna, ale jednak, jak bardziej się przyjrzeć, u mnie jest tylko jeden stopień, a tam jest kilka, nie? Wyżej. Więc po prostu mi się spodobało i tak wygląda, że hop, wiecie, o tak, tutaj wygląda w ten sposób, tu jest takie wielkie okno, że można przejrzeć, co w środku jest, no jest tu jedno, jeszcze jedno wejście, żeby sobie wejść, tu są drzwi, drzwi są najczęściej otwarte, wczoraj zamknęłam dopiero, w nocy w sumie to było. I jest tutaj klapa. Już widzieliście, tak. Pierwsze piętro to jest zboże. Drugie to są arbuzy. Jak kółko melonów mnóstwo jest. I do samego końca. Więc trochę piętro tu powstało. Więc myślę, że tak naprawdę zboże i to, co tutaj jest na zewnątrz, nie wiem, czy nie zniknie stąd. Albo przynajmniej połowa. Bo chciałabym jeszcze postawić tutaj gdzieś enchant. Bo enchant stał dokładnie gdzieś tutaj. A okazało się, że muszę go przestawić. No to na razie go w ogóle nie ma. Tutaj jest przyszykowane na wszystkie arbuzy. Tutaj dotąd już jest zapomniane. Patrzcie. Dużo tego, nie? Mam jeszcze współlokatora. No chwilę w sumie on jest. On zaraz sobie będzie budował swoją działkę. Pozwoliłam komuś ze sobą pomieszkać i w sumie nawet mi się spodobało, że ktoś ze mną tutaj działkę, bo łatwiej jest zrobić cokolwiek. Nie wiem, wy właśnie ogarniacie cały dół, a ktoś leci i buduje kolejne piętro, nie? I to jest takie wow, fajnie, bo się przydaje, nie? Dzisiaj ogarniamy w sumie bardziej troszeczkę tutaj naszą wyspę. Nie wyspę, tylko naszą działkę. Można byłoby próbować ogarnąć jakiś quest, ale nie wiem, czy te questy nie będą jakieś, no, z czymś innym się wiązały. Jeszcze mam ogarnąć sobie, po co też potrzebuję ten enchant, tylko dlatego, że zrobię sobie diamentową zbroję. A jak zrobię diamentową zbroję, to będę potrzebowała jednak kupić, zenchantować ją dobrze. A diamentową zbroję będę miała jeszcze. Tak naprawdę brakuje mi tylko butów i jakby chciałabym najpierw ją dobrze zenchantować, żeby móc ją tutaj fajnie ogarnąć i móc właśnie chodzić na jakieś, na ekspowisko tego bossa, czy jak to tam. No bossa to jest najczęściej. W ogóle mam już prawie 60 poziom, czy dałoby się już tego, co chciała zrobić, ale nie mogę przejść cały czas jednego poziomu. Znaczy, czekam, aż właśnie zrobię to miejsce na diamenty. Nie diamenty, tylko gdzie będę mogła sobie zenchantować wszystkie diamentowe rzeczy na najlepsze, no bo mi się przydadzą. Też stosuję teraz taką zasadę dla siebie sama, że na razie w sumie nie używam tych diamentów. Na razie je wszystkie próbuję przytrzymać. Zdarza mi się faktycznie używać, nie wiem, tam kilku diamentów, ale rzadko. Raczej w ogóle nie używałam prawie diamentów, cały czas zbieram na tą zbroję, żeby już całą zbroję zrobić i całą zenchantować, więc dalej czekam. Brakuje chyba tylko 4 diamentów, więc kilka dni i jest zbroja. Myślę, że spróbuję wtedy ogarnąć całe to pierwsze przejście. Tam podobno trzeba uważać bardzo i najlepiej bić się z, no właśnie, tymi pająkami.
bo wtedy łatwiej jest ogarnąć przejście sobie. No bo po prostu one nas nie, tak jakoś, no nie mają możliwości do nas podejścia i trzeba uważać, żeby się w pańczynę na pewno żadną nie wplątać. I tyle nie. Więc to jest na pewno ciężkie i dlatego też nie będę wstępny jakoś bardzo nagrywać odcinka. No bo no, po prostu wiecie, o co chodzi. Wiem, że to może być też ciężkie przejście tej jaskini długiej, więc też nie chciałabym za bardzo monet tutaj stracić. Dlatego też zbieram na 75k, bo teraz się zmniejszył czynsz za tą naszą działkę, dlatego w ogóle kupiłam działkę kilka dni przed tym, jak zostały obniżone ceny na działkę. To teraz 100 tysięcy teraz kosztuje działka, więc szybko możecie kupić. Szybciej na pewno niż zbieranie tego 150 tysięcy. No i potrzebuję właśnie kasy na 175 tysięcy monet na czynsz. Więc potrzebuję tego. No i takie... No po prostu. Po prostu wiecie, no ogarnięcie tego wszystkiego będzie trochę trwało pewnie. Dobra, więc możemy iść na jakiegoś kwestu pobocznego. Tylko jaki kwest poboczny tutaj będzie najlepszy? Jest jeden quest, którego znam. Widzicie, ile już w ogóle zapełnione. Chwila jest zapełnione mnóstwo tego. W ogóle patrzcie jeszcze to tutaj. Ile zboża. Tu są jakieś bzdety. Też. Tutaj jest marchewki. To zboża znosiona. Bruk. Bruk. Mnóstwo. Tu jest puste. To jest tego kolegi. Więc tak. Idziemy na Thunder Island. Czekajcie, tylko że nie za bardzo jestem za tym, ktoś wchodził tam. Choć w sumie mogą sobie wchodzić, tam i tak nic nie mogą zabrać. No ale jednak jak jest zamknięte, to czasem lepiej nawet to wygląda. Wejdę tutaj. Także dobra. Wiem, gdzie jest jeden quest, prawdopodobnie. Jest on na plaży koło... w ogóle dirt mi się bardzo przydaje. Więc dirt mi cały czas jest potrzebny i żeby robić te piętra, to dirt. Cały czas tylko dirt. Nie, ale no... Jeszcze by się przydało zrobić tam, nie wiem... No kilka poziomów będzie na pewno. Gdzieś bym chciała zrobić... nie wiem, czy nie przy... Czas nie cofnie. Nie wiem, czy nie przekształcę całego pierwszego piętra w skrzynki dla skrzynek i takie tam rzeczy. No właśnie, tak jak się zastanawiam, żeby to zrobić, bo po prostu jest to bardzo, bardzo... Aha, w ogóle chciałam jeszcze wam udowodnić, że mam zrobiony quest z... Czekajcie, gdzieś tu był quest. No, mogę powiedzieć, bym pokazać, że ja mam na swoim koncie skończony quest z czerwonym kapturkiem. Lepiej wam to pokażę, bo nie wszyscy mogą mi uwierzyć, tak że powiem, no wiecie, na pewno mam zrobiony. Wiem, że niektórzy nie są tacy równi i nie ufają tak bardzo, ale ja wam mogę pokazać i udowodnić, że mam to zrobione. Proszę bardzo. Już raz mi pomogłeś, więc pomogłaś. Powinno być w sumie. Więc raczej nie jest mi jakoś za bardzo potrzebne tutaj. Okej, także... W ogóle regułę jedną skrzynię taką pełną, jak się sprzeda tych melonów. To patrzcie, to jest na moje monety. Jest 136
100 368, czekajcie, 10 razy monet i tyle wyszło z jednej skrzyni. Miałam równe 0 monet. Nie mogłam zrobić w sumie ten. Chyba nie mam nagrane tego, jak mam 0. A nie było chyba. Nie było chyba. No ale na słowo musicie mi wiedzieć. Miałam 0 monet. Co on tam od nas potrzebuje? Proszę bardzo, przeczytajcie sobie. Ojej, no nie. I dwie diamentowe łopaty. To naprawdę fest sobie. Pozbieram. Dobra, nieważne. My sobie wywalidziemy. Tropikalny tu będzie. Chyba zrobić sobie tą łopatę. Tak, zrobię łopatę. Idziemy na Thunder Island i muszę wziąć rzeczy. Czekajcie. Nie. Jeju, jak ja nienawidzę, jak szarpie. Kiedy lagi się robią. One są strasznie niewygodne. Ale okej. Questy poboczne. No, nigdy nie. Dopiero wbiegłam do banku. Nienawidzę, jak to się robi. Czekam. Lol. Okej, 3. On chyba nic więcej nie chciał. Chyba faktycznie nic więcej nie chciał. Czekajcie, bo często to prawdopodobne jest to. Co oni mi to rzucają? Nie wiem, po co oni mi to rzucają. Spoko. Okej, chyba już wszystko. Tak szczerze, jakby zobaczyli moje, ile ja mam tutaj tego, to mogliby się troszeczkę dziwnie ten... Ja mam dużo tych chlebków, więc mi chlebki nie są potrzebne. Cześć, cześć. Po co on mi rzuca drewno? Nie potrzebuję drewna. Trzymaj. Na działkę lecę. A zapomniałam to drewno mu rzucić. Okej, jestem. No czekajcie, tutaj. Mam właśnie to. Nie tu. Tu też nie. Tu, aha. Bardzo dużo mam tego tego drewna mi w ogóle dał. Czekajcie, bo ja znowu czekać. Czekajcie. Ciągle będę mówiła tak. Żartuję. Tu bierzemy to. Tak, tak. I robię żelazną sikierkę. Okej, i lecę na survival. Survival grzybowy. Nie, burzysty jej to jest. Na grzybowy nie. Na grzybowym nie ma problemu. Tropikalny to mi się wydaje, że to jest dżunglowe drzewo. Okej, czyli lecimy. Nie skrona. W ogóle tak mam ulepszone, że patrzcie. Nie łapką będzie akurat ciężko, ale... A nie, jednak. Szybko padło. To się... A ono tu jest na krańcu takim. Bardzo krańcu. Nie żyje. Dobra, najpierw pozbierajmy jeszcze w sumie krowę. Spoko. Pewnie zaraz zejdę. Tu jeszcze jedna była. Więc ta jedna się jeszcze przyda. Okej. Idę potem te... tamte rzeczy. Z krowy, które poleciały. Ojej, czy ja nie też nie zginę? Chodź, nie. Okej. A potrzebne mi są te itemy, więc... przydadzą się na później. Jeszcze raz lecimy na survival. Grzyby burzysty.
może się po prostu zobaczymy, jak już znajdę, jak już będę miała te wszystkie itemy. No, zobaczymy się dopiero wtedy. Więc... nie mogę teraz mieć jakoś... No dobra. Więc tak. Czekajcie, co bywa. Górzysty. Jeszcze raz. O nie, tutaj jest, dobra. Ja potrzebuję 32 tropikalnego i to jest tropikalne. Tropikalne drzewo, tak. Kiedyś stosowałam takie wejście właśnie na swoją górę. Drzewa, nie? To było zawsze zabawne. 32 potrzebuję. Tropikalne drzewo. No to patrzcie. Liliany jeszcze potrzebuję. No, one ogólnie też mi się przydadzą, mogą przydać w domu. Mam mały pomysł na liliany. Dobra, nie będzie. Bo chciałam zamiast tej drabinki, chociaż drabinka też jest spoko, chciałam po prostu postawić właśnie liliany. Tylko zastanawiam się, czy to jest na pewno aby dobry pomysł, czy aby na pewno to jest dobry pomysł. Po prostu, nie? Czy ja nie mogę tego zniszczyć? Aha, dobra, tak ja to robię. Powinno mi się ścinało liliany. Dobra, nie będzie nawet tam. A nie, zniszczyłam liliany. Jeszcze 8. 6, czekajcie, czy jest? Są jeszcze tu gdzieś one? To są dobra. To nie było akurat. Dobra, jeszcze 3. Było okej. Mamy? Także lecimy szybko na Thunder Island. Nie było to jakieś długotrwałe. Nie trwało to długo. Możemy to tam przenieść wyżej. Ja chcę wyżej. Ja chcę wyżej. Okej, czy jestem tutaj? Dwa wieksy. Okej, okay. Czy wszystko się na spokojnie rusza? To tak, sprawdźmy to. Czyli tylko teraz 6 potrzebuję. Spoko. Lecam. Lecimy szybko do tego kolesia tutaj. Pana, tak. Do kolesia, który tutaj zlecił to zadanie. Okej, ciebie idziemy do niego.
cofnie mnie. Gdzie mnie cofnie? No tutaj. No ktoś też dobra napisał. Ktoś dobra w tym samym momencie napisał, co ja powiedziałam. Dobra. Pod tymi drzewami jakby się rozpędza. I tutaj kolejna jest. Tu jeszcze jedna jest taka fajna. Hop. To co prawda szybciej się nie rozpędzicie. Znaczy nie ma tak dużo, żeby się rozpędzić super szybko. No ale jednak jest kilka, nie? Znaczy tu jak będziecie przystąpić, no to tak jest dużo możliwości do skupu i w przegobiegu, żeby szybciej biec. No tak, to tak rzadko ludzie są. Okej, czy to będzie... On tu jest, okej. No, przebiegłam po niego. I gotowe. No, monety jeszcze jesteśmy. 1000 monet, fajnie. Okej, także co, dzięki za oglądanie własnego odcinka i cześć!